Daje tylko Adam Małysz. Szybko ruszył. Pociągnij! No trochę bliżej od Niemca wydaje mi się, ale dobry skok. Dobry, bo blisko Niemca. 89,5. Przegrywa zatem 2 metry i będzie różnica minimum 4, a może więcej punktów. Noty po 18. Lepsze miał Niemiec 6 punktów. 3 metrów w drugiej serii to jest i dużo, i mało. Zatem znowu Schmidt najlepszy. Tak jak na dużej skoczni pokazał, że jest fajterem, Adam Małysz drugi. Wiadomo już, że będzie na podium. Teraz pytanie, czy będzie... zdolny skoczyć powyżej 90 metrów mocno Adam Małysz. Ten wiatr nie jest za bardzo sprzyjający, ale musi powalczyć. Jest, proszę Państwa, fenomenalny skok. Fenomenalny skok, jest powyżej albo w granicach rekordu skoczni. No i 98 metrów. 98 metrów. Teraz Schmidt musi skoczyć bardzo daleko. Teraz się sytuacja odwróciła. On stanął pod presją. Piękny, nienaganny skok. Noty po 19. Wysokie, to ogromnie ważne. 246 punktów. Elegancja. O to chodzi, to poczucie, że potrafi walczyć. Jest Piotr Fias, Leopold Tainer, Adam Małysz, 246, nota Niemca 119. Różnica jest spora. Martin Schmidt musi skoczyć minimum 96 metrów, by wygrać z naszym zawodnikiem. 95,6 to jest minimum. Jest już w górze i no chyba za krótko, chyba za krótko, i teraz już w górę łapie Wojtek skupienia Adama Małysza. Nota 90 zaledwie jest długość, nota będzie zdecydowanie niższa, zatem jest nawiązanie w Lahti do Józefa Łuszka, do skoku wspaniałego Wojtka Fortuny. Mamy złoty medal w Lahti, proszę Państwa. Uff, bałem się, dawno się tak nie bałem w trakcie transmisji. To jest niesamowite, jaki ciężar każdy sobie zakłada. Myślę, że Państwo wierzyli w Adama Małysza, ale tutaj dzisiaj udało się. Proszę Państwa, tak rzadko, zwłaszcza podczas tych zimowych dyscyplin, mamy okazję mówić o medalu od Sarajewa. Już na wszystkich dużych światowych imprezach miałem okazję komentować wiele rzeczy i oczywiście ciągle było to wspominanie dawnych sukcesów. A teraz jest nareszcie realny złoty medal, wcześniej srebrny medal. Jakaż ogromna radość musi być w Wiśle. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrowienia dla rodziny, która wytrzymała tę ogromną presję. Myślę, że jeszcze trochę będzie musiała to wszystko przeżyć. Żebyś dalej tak latał do końca kariery, ale to, co dzisiaj było, było, Adam, fenomenalne. Dziękuję bardzo, jestem również bardzo zadowolony i myślę, że wreszcie ci Polacy, którzy byli zawiedzieni po dużej skoczni, teraz są szczęśliwi. Miałeś moment obawy? Myślę, że nie. Trochę zepsułem pierwszy skok i dlatego wiedziałem, że muszę iść drugim na całość, żeby mieć szansę w pierwszej trójce być. A że wygrałem, to zawdzięczam przede wszystkim temu skokowi, że oddałem go perfekcyjnie. Właśnie, oddać w drugiej serii tak perfekcyjny skok, to trzeba być już mistrzem, który wszystko kontroluje. Znaczy, nie wiem, czy wszystko kontroluje, bo nie popełniłbym w pierwszym skoku takiego błędu, ale myślę, że ten drugi skok świadczy o tym, że dobrze teraz skaczę.
Co było trudniejsze? Wytrzymać presję po pierwszym skoku, czy ta druga próba? Myślę, że ta pierwsza próba, bo w drugiej próbie, gdy byłem na górze, pomyślałem sobie tak, że Martin czekał na dłużej, jak ja skoczę, i wygrał. Teraz ja będę czekał na niego. I doczekałeś się. I doczekałem się i cieszę się z tego bardzo. Czy przyszedł, powiedział, że jesteście równymi mistrzami? Nie, powiedział, że jestem bardzo dobrym zawodnikiem i cieszę się również. Wiadomo, że złoto i srebro, mamy takie same medale, więc jesteśmy pewnie na tym samym poziomie i również ja się z tego cieszę. Wszystkiego najlepszego, gratulacje dla całej grupy, bo myślę, że stworzyliście taki zespół, który wie, co robi, pracuje i odnosi sukcesy. Tego dawno nie było w polskim sporcie. Dziękuję w imieniu wszystkich. Nieczęsto się zdarza, żeby grupa wiedziała do końca, jak się robi sukces. Sport jest trochę wypadkową przypadków. Dziś Adam potwierdził, że w tym sezonie nie ma żadnych przypadków, jest po prostu znakomity. Tak, zgadza się. Dzisiaj Adam skakał tak, żeby wygrać. Po tym srebrnym medalu na dużej skoczni puściłem już wszystkie te hamulce, tutaj skakał na full swoich możliwości, chociaż trzeba powiedzieć, że w pierwszym skoku trafił złe warunki atmosferyczne, lewa nartę, zabrało mu trochę powietrze z góry i wyciągnął naprawdę tym swoim kusztem, to tak jak on teraz potrafi skakać, utrzymał się w powietrzu, wyciągnął tą nartę i oddał skok, który dał mu drugie miejsce po pierwszej serii. Natomiast Schmidt chyba wykorzystał limit swojego szczęścia, miał bardzo dobre warunki, skoczył bardzo dobry skok. Wiedziałem, że to jest do odrobienia i czekałem na skok Adama taki, jak on potrafi skakać. I w tym momencie się to stało, skoczył 98 metrów za tą ostatnią czerwoną linię, która tutaj podświetlona jest w tym przejściu na skoczni i wygrał.